Śmieci kosmiczne to temat, który w ostatnich latach poruszany jest coraz częściej. Szeroka publiczność mogła dowiedzieć się i zobaczyć, jak poważne zagrożenie stanowić mogą dla programu misji kosmicznych oraz dla aktywnych satelitów na orbicie okołoziemskiej, na przykład z filmu Grawitacja. Przy prędkościach orbitalnych już niewielkie drobinki są w stanie doprowadzić do katastrofy. Pewnego dnia, gdy ilość kosmicznych śmieci osiągnie poziom krytyczny, mogą one doprowadzić do tragicznych w skutkach zniszczeń na orbicie. Może to nawet wywołać reakcję łańcuchową, prowadzącą do kolejnych zderzeń coraz to większej liczby odłamków z innymi. Jest to tak zwany syndrom Kesslera. Część kosmicznych śmieci sukcesywnie obniża swoją orbitę, następnie wchodząc w atmosferę ziemską ulega fragmentacji oraz częściowemu spłonięciu. Z kolei te, które przetrwają wejście w atmosferę, mogą uderzyć w dowolne miejsce na Ziemi. 27 marca kolejne kilkaset nowych śmieci do kosmicznego wysypiska dołożyły również Indie, które w ramach testu zestrzeliły swojego aktywnego satelitę. Do tej pory możliwością zestrzeliwania satelitów działających na niskiej orbicie okołoziemskiej mogły pochwalić się jedynie trzy kraje – USA, Chiny oraz Rosja. Jednak po tym, jak w środę 27 marca w nieoczekiwanym orędziu do narodu transmitowanym przez telewizję poinformował indyjski premier Narendra Modi, Indie jako czwarte dołączyły do tego grona. W swoim przemówieniu premier oznajmił, że siły zbrojne Indii wykorzystały broń antybalistyczną ASAT do zniszczenia satelity znajdującego się na wysokości 300 km ponad powierzchnią Ziemi. Przeprowadzona operacja otrzymała kryptonim Mission Shakti i według doniesień jej wykonanie zajęło zaledwie 3 minuty. Narendra Modi z dumą podkreślił, że udany test broni ASAT jest niezwykle ważnym krokiem w kierunku zagwarantowania jego krajowi bezpieczeństwa, wzrostu gospodarczego i postępu technologicznego oraz stwierdził, że Indie dołączyły tym samym do elitarnego grona potęg kosmicznych. Za sukces misji pochwalił również Krajową Agencję Rządową Defense Research and Development Organization, w skrócie DRDO. Satelita zestrzelony w teście możliwości technologicznych spowodował powstanie około 400 nowych śmieci kosmicznych. Został zniszczony na wysokości 300 km. Nie jest to więc jakoś szczególnie używany czy zatłoczony obszar orbity. I teoretycznie powstałe śmieci nie powinny stanowić zagrożenia dla innych obiektów znajdujących się w wyższych obszarach. Część śmieci powinna szybko spłonąć w atmosferze, jednak pomimo tego, że satelita znajdował się dość nisko, to co najmniej 24 duże ponad 10-centymetrowe fragmenty będą poruszać się teraz po orbitach zbliżonych do orbity Międzynarodowej Stacji Kosmicznej i mogą stanowić bezpośrednie zagrożenie zarówno dla stacji, jak i załogi. Jak więc można się było spodziewać, spotkało się to z dość mocną krytyką zarówno USA, jak i innych państw. Naukowcy stale analizują zagrożenie, jakie kosmiczne śmieci mogą powodować dla Międzynarodowej Stacji Kosmicznej oraz pozostałych satelitów. Obecnie śledzą ponad 23 tysiące fragmentów o rozmiarach większych niż 10 cm. Ich największa część powstała w roku 2007, kiedy to Chińczycy zestrzelili znajdującego się na wysokości powyżej 800 km satelitę meteorologicznego, na skutek czego powstała wówczas, nazwijmy to, chmura składająca się z blisko 3000 odłamków, które do dziś stanowią problem i niebezpieczeństwo dla licznych obiektów na niskiej orbicie okołoziemskiej. O tym, jak istotnym problemem w badaniach kosmosu są śmieci kosmiczne, niech świadczy fakt, że wystarczy zaledwie jedno zderzenie dużego fragmentu z aktywnym satelitą, aby doprowadzić do jego uszkodzenia lub nawet kompletnego zniszczenia. Na skutek takiej katastrofy powstałyby kolejne setki lub nawet tysiące nowych obiektów. Taka sytuacja może doprowadzić do wspomnianego we wstępie syndromu Kesslera i jest scenariuszem wyjątkowo dramatycznym, ponieważ może zaskutkować niekontrolowaną reakcją łańcuchową, w efekcie której pojawią się kolejne kosmiczne śmieci, które będą uderzały w kolejne satelity i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Niestety obecnie nie mamy praktycznie żadnego skutecznego sposobu kontroli nad odłamkami czy zużytymi satelitami znajdującymi się na orbicie. Ich rosnąca ilość może być przyczyną ogromnych trudności w realizacji przyszłych startów jakichkolwiek misji, ponieważ wynoszenie na orbitę, po której bez żadnej kontroli latają fragmenty różnych obiektów, będzie po prostu zbyt niebezpieczne. Dlatego też wielu naukowców głowi się nad rozwiązaniami, dzięki którym możliwe będzie efektywne sprzątanie orbity z kosmicznych odpadów. Pomocne mogą być również systemy deorbitacyjne, jak na przykład ten testowany przez polskiego satelitę PWSAT-2. Link do odcinka znajdziecie tutaj.
A jeśli chcecie zobaczyć, jak wygląda stan zaśmiecenia kosmosu, zajrzyjcie na stronę www.stuffin.space. Zresztą link znajdziecie też w opisie tego filmu. Możecie tam zobaczyć wszystkie obiekty, które znajdują się aktualnie na orbicie. A ja serdecznie dziękuję wszystkim naszym patronom, dzięki którym możemy do Was dostarczać te właśnie informacje. Jeżeli też chcesz zostać patronem, spokojnie zajrzyj sobie w opis tego filmu, tam jest link do naszego profilu. Zapraszam też serdecznie na Instagram Astrofazy, a my widzimy się w kolejnym Astroshorcie. Trzymajcie się, do zobaczenia i cześć!